Witam ponownie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie, jak widzicie, przepiękne muffiny z rabarbarem. Tak wyglądają. Bardzo łatwe w wykonaniu. I bardzo szybkie w wykonaniu. Zapraszam na film. Oczyszczony, świeży rabarbar kroję na drobne kawałki. Robię to w ten sposób. I tak pokrojony rabarbar przekładam do naczynia. I posypuję łyżeczką, małą łyżeczką cukru. I odstawiam. A teraz przygotujemy ciasto. Tutaj mam mąkę pszenną. Do mąki dodam sodę oczyszczoną. Proszek do pieczenia. Oraz szczyptę soli. Wszystko wymieszam. Odstawiam mąkę. Tutaj mam cukier. Do cukru dodam roztopione masło. Oraz jajko. I cukier z masłem i jajkiem wymieszam na jednolitą masę, tak aby cukier się roztopił. I tak to wygląda. I do tego dodam teraz jogurt. Ja tutaj mam grecki jogurt. Wymieszam ponownie. I teraz te mokre składniki przełożę do wcześniej przygotowanych suchych, czyli do mąki z sodą i z proszkiem do pieczenia. Robię to w ten sposób. I teraz wymieszam te składniki razem. I ciasto na muffiny jest już gotowe. Teraz będę przekładać ciasto do foremek. Robię to w ten sposób. Tutaj mam foremki i będę zakładać ciasto do foremek. Robię to w ten sposób. Tu mam taką łyżkę do lodów, której użyję. Tak to wygląda. Tutaj mam rabarbar i teraz będę rabarbar układać na babeczce. Robię to w ten sposób. Tak to wygląda.
I tak przygotowane muffiny posypię jeszcze odrobiną cukru wymieszanego z cynamonem. Tutaj mam łyżeczkę cukru wymieszanego z cynamonem i posypię babeczki taką mieszanką. Odrobinkę. Tak przygotowane babeczki będę piekła w piekarniku nagrzanym na 200 stopni przez 20 minut. I tak wyglądają babeczki, muffinki po 20 minutach, po wyciągnięciu z piekarnika. Wyglądają bardzo apetycznie. Bardzo ładnie wyrosły też. Posypię jeszcze cukrem pudrem. Robię to w ten sposób. A ja już na dzisiaj się z Wami żegnam. I zapraszam do następnego odcinka. Z góry serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału i za łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku.